Hej, tu Denis, zapraszam na unboxing oraz pierwsze wrażenia nowych iPhone'ów 12 mini oraz 12 Pro, ale zanim zaczniemy, to upewnijcie się, że daliście suba na moim kanale, aby nie przegapić kolejnych filmów i recenzji. Okej, zaczynamy! Zacznijmy od iPhone'a 12 mini, mamy tutaj czerwony kolor i oprócz samego telefonu oczywiście ulotki i tylko jedną nalepkę Apple oraz specjalne ulotki ze względu na to, że czerwony telefon powstał we współpracy z Fundacją Red, do której idzie część zysków ze sprzedaży właśnie tego czerwonego iPhone'a. W pudełku, tak samo jak w iPhone'ie 12 i 12 Pro, mamy tylko kabel Lightning do USB-C i nie mamy ani ładowarki, ani słuchawek. Zdejmijmy folię z wierzchu. Od nowej serii iPhone'ów 12 ta folia jest teraz biała i bardziej papierowa. Mamy tutaj również ikonki przy guzikach, które informują nas, do czego dany guzik służy. Włączmy mini i odłóżmy go i zajmijmy się teraz Pro Maxem. Pudełko w serii Pro jest czarne, tak jak było to przy iPhone'ie 12 Pro, a tak poza tym to środek mamy dokładnie to samo, czyli ulotki, jedną nalepkę, trochę większe jest to jabłko niż w iPhone'ie mini oraz kabel Lightning do USB-C i główną gwiazdę, czyli tą wielką paletkę do ping-ponga, którą jest iPhone 12 Pro Max. Ale on wielgachny. Ja sam nigdy nie byłem fanem dużych telefonów czy iPhone'ów serii Plus czy Pro Max i przy tym modelu raczej też się to nie zmieni. Włączmy go i jedziemy dalej. Mini natomiast od razu jak się go weźmie do ręki, to mam takie przyjemne uczucie lekkości i łatwości obsługi. Biorę go po prostu do ręki i wszędzie sięgam, a do tego na palcu nie spoczywa wielki, ciężki klocek. Pierwsze wrażenia są naprawdę super. W iPhone'ie 12 mini mamy tak naprawdę wszystko to, co w normalnej 12, ale w mniejszej i bardziej kompaktowej obudowie. Jestem serio zachwycony tym telefonem. Rozmiarami jest nieco większy od iPhone'a 5 czy iPhone'a SE pierwszej generacji i nawet kształt jest ten sam, bo mamy kanciaste, płaskie boki. A co ciekawe, 12 mini jest mniejszy od iPhone'a 6, 7 czy 8 czy SE, a mimo tego ma większy ekran, bo w 7 jest 4,7 cala, a w 12 mini mamy 5,4 cala. Jeżeli ktoś z Was używa iPhone'a 7 lub innego, który ma dokładnie takie same rozmiary i nie chce większego telefonu, to myślę, że tym iPhone'em 12 mini będziecie zachwyceni. Gdyby jeszcze miał trzeci obiektyw, tak jak w 12 Pro. Jedyną obawą, jaką mam do tego telefonu, jest jego czas pracy na baterii, ale to się okaże za jakiś czas i na pewno dam znać o niej w pełnej recenzji tego telefonu oraz jak się sprawuje w codziennym użytkowaniu. Kolor czerwony też wygląda świetnie, chociaż czerwone mamy tutaj ramki, a plecy są jak w pozostałych modelach takie pastelowe i w sumie z takim czerwonym, prawdziwym czerwonym mają mało wspólnego, ale ten kolor również prezentuje się nieźle. Zresztą, gdy używamy telefonu albo gdy leży, to widzimy głównie jego ekran oraz ewentualnie ramki, a te prezentują się świetnie. Mówiłem już, że podoba mi się iPhone mini? Sorry, że tak to powtarzam, ale naprawdę jestem nim zachwycony. Na pewno wybrałbym ten model w porównaniu do iPhone'a SE 2, a może nawet i w porównaniu do iPhone'a 12. Ja po prostu nie lubię dużych telefonów. Porównajmy jeszcze rozmiarem do iPhone'a 12 Pro. Zwykłą 12 musiałem już oddać, ale 12 Pro ma dokładnie takie same wymiary, więc możemy porównać, o ile mniejszy jest mini od właśnie 12 czy 12 Pro. No i widać, jak bardzo jest kompaktowy oraz jak łatwo go złapać, jak łatwo wszędzie dosięgnąć. W ręku też dobrze leży i nie ma problemu z jego obsługą jedną ręką, a nawet pisanie na nim dwoma rękami też nie sprawia problemu. Nie wydaje mi się, żeby był z kolei za mały, co można już powiedzieć o iPhone'ie SE pierwszej generacji, czyli tym kształcie, który miał iPhone 5, 5S i właśnie SE pierwszej generacji. Aha, jeszcze w tym filmie miałem pokazać Pro Maxa, no tak, ktoś tu był zainteresowany. Są tu jacyś fani dużych telefonów? Oto i on, iPhone 12 Pro Max w kolorze złotym. Największy iPhone, jaki kiedykolwiek wyprodukowało Apple, mamy tutaj 6,7 cala, czyli nieco większy niż 6,5 calowy ekran w poprzedniku, czyli w iPhone'ie 11 Pro Max. I z kolei ten ekran jest tylko 1,4 cala mniejszy niż w iPadzie mini. Sam rozmiar telefonu nie jest dużo większy przez właśnie nowy kształt, przez te płaskie boki, co pozwoliło właśnie zwiększyć ekran, nie powiększając zbytnio telefonu. No ale oczywiście minimalnie telefon jest większy. Na pewno dużo większy od 12 Pro i to czuć oraz widać. Kiedy to testowałem 12 i 12 Pro, to ten drugi wydawał się ciężki, ale teraz kiedy mam w ręku iPhone'a 12 Pro Max, a potem znowu wezmę do ręki iPhone'a 12 Pro, to ten wydaje się teraz przyjemnie lekki i poręczny. Co ciekawe, w iPhone'ie 12 Pro Max mamy inne rozmieszczenie obiektywów, bo zamienione są miejscami obiektyw szeroki oraz teleobiektyw. O obiektywach wypowiem się więcej w pełnej recenzji, kiedy tylko uda mi się postrzelać trochę fotek i filmów 12 Pro Maxem. Przeglądając jeszcze z wierzchu telefon, mamy taką ciekawostkę, bo wejście na kartę SIM jest dużo wyżej niż w pozostałych modelach. Oczywiście to bez znaczenia, ale można to zauważyć. Sam telefon mimo
mimo że ma duże rozmiary, to dobrze leży w ręku, kiedy się go trzyma, ale z komfortowym używaniem jedną ręką nie ma tu niestety nic wspólnego. Mój kciuk jest za krótki, a ratować się możemy jedynie reachability, ściągając ekran w dół albo po prostu używać telefon obiema rękami. Oczywiście większy ekran ma swoje plusy i wszystko zależy od tego, jak będziemy używać telefonu. Na takim większym ekranie na pewno łatwiej będzie edytować na przykład zdjęcia, a jeżeli ktoś ma większe dłonie, to też będzie mu łatwiej używać tak dużego iPhone'a. iPhone 12 mini oraz 12 Pro Max ma również wsparcie dla tych magnetycznych akcesoriów MagSafe, jak ładowarka MagSafe, czy na przykład ten magnetyczny portfel, który również przyczepia się do plecków iPhone'a i na przykład tutaj w iPhone'ie mini jest on idealnie w rozmiarze telefonu, z kolei na iPhone'ie 12 Pro Max wygląda na maluteńki. To co, ja się zabieram do testowania obu modeli iPhone'a 12 mini i 12 Pro Max. Jeżeli macie jakieś pytania do tych telefonów, to koniecznie napiszcie w komentarzach, postaram się to wszystko sprawdzić oraz przedstawić w pełnej recenzji obu modeli. Jeżeli jesteście ciekawi innych nowości od Apple, to na moim kanale jest już recenzja iPhone'a 12 oraz 12 Pro. Znajdziecie również recenzje nowych Apple Watchy, w tym 6 oraz SE. Przy okazji filmu z Apple Watchem SE możecie również wygrać paski do Apple Watcha, także polecam. Czekam jeszcze na HomePod Mini, także kiedy tylko do mnie dotrą, na kanale pojawi się film z tymi głośnikami, a później zajmiemy się nowymi Macami z chipem M1, także subskrybujcie mój kanał, kliknijcie w dzwoneczek, aby nie przegapić tych filmów, a jeżeli podobał Wam się ten film, to koniecznie dajcie przy nim łapkę w górę, to bardzo pomaga na moim kanale. Z góry bardzo za wszystkie dziękuję i widzimy się w następnym filmie. Dzięki, hej!